Kochani, ja chciałam powiedzieć takie świadectwo z wczoraj. Była u mnie Agnieszka Smoczyńska. No i obydwie załapałyśmy jakiegoś wirusa dzień wcześniej. Miałyśmy po prostu biegunkę. Ja nie wiedziałam o tym, ona też o tym nie wiedziała. Ja przygotowałam obiad. Na obiad przygotowałam kapustę kiszoną. No i Agnieszka słyszy, że mi burczy w brzuchu, jeździ mi. Spojrzała na mnie, mówi, o mnie się pomodliła Angelika. A ja mówię, okej, siedzimy. I w pewnym momencie nagle zaczynają mnie boleć nerki. Ale boleć tak nerki, że po prostu nie mogę wytrzymać, zginam je w pół. I patrzę na nią i mówię, módl się o moje nerki. A ona mówi, a co się dzieje? Ja mówię, módl się. I wiecie, ona położyła rękę na moje nerki, zaczęła się modlić. I ja czuję, że ten ból nie odchodzi. I przychodzi mi taka myśl, przyjmij jak zbawienie. Tak jak Jezusa. A ja mówię, amen, przyjmuję. I ona dalej trzyma, nagle czuję taki ogień na nerkach. I mówię do niej, dziękuję, uzdrowiona. I słuchajcie, świadectwo jest takie, że tak, w sekundę zostałam uzdrowiona, przyjęłam przez wiarę uzdrowienie nerek i dzisiaj nie mam żadnej biegunki, zjadłyśmy bardzo dużo kapusty kiszonej. Amen.